przy szkole działa fundacja Nasza Trójka. I właśnie szkoła i fundacja wspólnie zawsze organizują ten Dzień Anioła po to, żebyśmy mieli taki budżet wspomagania uczniów w naszej szkole. Może się wydawać, że jesteśmy taką szkołą, gdzie nikomu tej pomocy nie trzeba udzielać, ale to jest nieprawda. Ale także zawsze znajdujemy kogoś potrzebującego, kogo wspieramy przy tej okazji. A nie ukrywam, że część pieniędzy idzie po prostu na fundację, na potrzeby naszej szkoły i za to zakupujemy na przykład pomoce naukowe. Próby są od listopada i no, bardzo długo na to czekamy. To jest taki nasz dzień. Do tego dnia chcemy pokazać ludziom po pierwsze naszą szkołę od jak najlepszej strony, a po drugie wprowadzić ich już w pewnym stopniu w atmosferę świąt. Wpadłam na pomysł 6 lat temu, że fajnie by było tą całą fajną energię, która jest całą dobrą energię i te wszystkie, że tak powiem, utalentowane dzieci, które są w naszej szkole, w jakiś sposób zaprezentować, żeby one się mogły zaprezentować. I zaczynaliśmy od takich, można powiedzieć, prostych koncertów dla dzieci i dla rodziców, bądź dziadków, dzieci z naszej szkoły. I tak się zaczęło. Chcieliśmy zrobić coś fajnego, chcieliśmy zrobić koncert, na którym może zbierzemy pieniążki i te pieniądze wykorzystamy na coś charytatywnego. I tak się faktycznie działo. Robiliśmy rzeczy, które miały pomagać dzieciom w szkole, miały pomagać jakimś inicjatywom, które w szkole się miały dziać, bądź dla jakiegoś dziecka, które było związane ze szkołą, że tak powiem, te pieniążki miały być przekazywane. Zaczęło się, można powiedzieć, od malutkiej imprezy pod tytułem Dzień Anioła, Szkolny Dzień Anioła, a obecnie ma to taką rangę zabrzańskich dni, także miejskich dni, także jesteśmy niesamowicie dumni. Jesteśmy w zespole muzycznym. Mamy na pewno okazję też poznać tych ludzi od innej strony, nie tylko tej właśnie codziennej takiej pracy szkolnej, ale również ich zainteresowań. I tak naprawdę zgrać się razem wszyscy i poczuć tą, jakby nie było już magię świąt. Formą podziękowania dla rodziców przede wszystkim i dla różnych ludzi dobrej woli, którzy tę naszą szkołę wspierają. Począwszy od władz, która pozwala nam na realizację różnych edukacyjnych planów, poprzez właśnie rodziców, którzy no często z własnej inicjatywy pomagają nam w remontach albo zakupują pewne sprzęty dla szkoły i korzystamy z tego wszyscy.